Przewodniczący, jeszcze chce się odnieść do tych głosów, które padały? Nie. W takim razie kolejny punkt to jest sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji i pana przewodniczącego proszę o przedstawienie. Komisja Edukacji zebrała się 4 listopada w składzie, który zapewniał kworum. W sumie takim jedynym punktem było przyjrzenie się jeszcze raz tej sprawie, którą już poruszyliśmy, mianowicie z nowszych pism takim najważniejszym było to, że w przedszkolu numer 3 w sprawie konieczności opracowania projektu termomodernizacji w związku z wytycznymi Miejskiego Konserwatora Zabytków dotyczącego tego projektu. Mianowicie tam mamy oczekiwanie, że to jest zagrożone poprzez to, iż to jest jak 33. Na Wrząskiej. Natomiast druga sprawa to jest to, co udało się przygotować na poprzedniej nadzwyczajnej sesji, a mianowicie dla przedszkola 163 w sprawie nowego zadania remontowego w placówce, co zostało wyrażone w uchwale podjętej inicjatywy grupy radnych na nadzwyczajnej sesji Rady Dzielnicy w dniu 30 października 2013 roku, a więc stworzenie tego nowego zadania. I w sumie to były wszystkie kwestie związane z Czy macie Państwo jakieś pytania związane z działaniem? Rozumiem, że nie.